Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w poniedziałek, czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekoju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem w dalszej części naszego spotkania. Zobaczymy, co w tym momencie ciekawego dzieje się na topowych rynkach zagranicznych. Jak te rynki po weekendzie radzą sobie z tymi potężnymi, pozytywnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, które poznaliśmy w piątek. To za chwilkę również na to zerkniemy. Dodatkowo zobaczymy, jak z tym wszystkim. Poradziła sobie GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji w Europie, na świecie czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Dzisiaj, już pewnie w tym momencie dostępne jest nagranie na moim drugim kanale, gdzie pokazuję piorunującą, niesamowitą, gwałtowną reakcję rynków podczas ostatniej konferencji Prezesa Fed Powera. Tak więc jak chcesz zobaczyć jak rynki reagują na każde słowo, które Paweł wypowiada w tym momencie, to tam Cię zapraszam. Link do niego znajdziesz w opisie czy też w komentarzu i warto się z tym nagraniem zapoznać, bo już jutro, już jutro przed godziną 19 kolejna konferencja prezesa Fed i pewnie Paweł odniesie się do tych danych z amerykańskiego rynku pracy, bo jest to niesamowita pożywka właśnie dla Fedu i kolejnych decyzji, jakie właśnie tam będą zapadać. Dodatkowo dzisiaj wleciały nagrania w przyglądzie sektorowym, w portfelu dywidendowym i w portfelu krypto, bo wiemy, że na krypto dzieje się ostatnio bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Również wczoraj pojawiło się dodatkowe nagranie: jak interesujesz się rynkiem krypto, to warto się z nim zapoznać. A dzisiaj w portfelu krypto, oczywiście, zakupy kolejny nowy token trafił do portfela. Ostatnie wyniki naprawdę są bardzo ciekawe, tak więc wiemy, że coś na rynku zaczyna się dziać i to już pod kątem pozytywnym. Tym bardziej wszyscy, którzy się interesują tym rynkiem, powinni już zacząć się na nowo nim. Interesować. Popatrzmy, co ciekawego dzieje się pod kątem informacji. Francuski rząd szuka poparcia dla reformy emerytalnej. Wysunął nową propozycję. W odpowiedzi na postulaty Republikanów proponujemy, aby ci, którzy zaczęli pracować pomiędzy 20 a 21 rokiem życia, mogli przejść na emeryturę w wieku 63 lat no, bardzo ciekawe powiedziała w wywiadzie premier Francji. W ten sposób rząd chce przekonać opozycję. Centroprawicową partię do poparcia reformy, której głównym celem jest podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, dopuszczając jednocześnie wyjątki dla długich karier i podnosząc minimalną emeryturę. W planach są kolejne protesty. Najbliższe mają odbyć się 11 lutego. Badania opinii publicznej pokazują, że większość Francuzów jest przeciwna reformie, a 62% popiera akcje protestacyjne. Jednak rząd zapowiada, że się nie ugnie. No właśnie. Czy te protesty, które mają teraz miejsce we Francji, rzeczywiście spowodują, że rząd się ugnie? Mamy ankietę na karcie Społeczność i tutaj Cię zapraszam i zobaczmy, jak wyglądają te wyniki i jak nasi widzowie obstawiają sukces. Francuzów. Czy im się powiedzie, czy też nie. Francja strajkuje. Czy uda im się obalić reformę? Nie. Uważasz. 921 oddanych głosów. Za każdy głos w każdej ankiecie. Duże dzięki. Tak, 31%. Nie, 36%. Ma to gdzieś 11%. Sami wybrali taką władzę. To niech mają za swoje. 12% powinni im podnieść do 70 lat. Wiek emerytalny 10%. Tak więc dosyć ciekawe. Mamy wyniki. Popatrzmy dalej. Coraz więcej bezdomnych we Francji. Wzrost o 130% w dekadę. We Francji żyje ponad 330 tysięcy bezdomnych, co oznacza wzrost tej liczby o 130% w ciągu 10 lat alarmuje francuska fundacja. W wyliczeniach francuskiej fundacji uwzględniono około 200 tysięcy osób żyjących w lokalach tymczasowych. 110 tysięcy migrantów w ośrodkach zakwaterowania dla osób ubiegających się o azyl oraz około 27 tysięcy bezdomnych, śpiących na ulicach, w metrze, w namiotach lub w samochodach. Szef Międzynarodowej Agencji Energii. Limit cen na ropę uderzył finansowo w Rosję. Limit cen ropy spowodował spadek rosyjskich przychodów o 30%. W styczniu kraj ten zanotował przychody o 30%. To znaczy o 8 miliardów dolarów mniejsze w porównaniu z takim samym okresem 2022 roku, poinformował w niedzielę szef Międzynarodowej Agencji Energii. Szef agencji oświadczył też, że wzrost globalnego popytu na ropę w tym roku będą generować Chiny, a to może wymagać od krajów OPEC, zrewidowania polityki jej wydobycia. W tym roku chińska gospodarka odbije się, co powoduje wzrost popytu stwierdził, odnosząc się do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na paliwo lotnicze w Chinach. Embargo na import ropy drogą morską. I tutaj przypominam, państwa zachodniej koalicji, w skład której wchodzą Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Japonia i 27 krajów Unii Europejskiej, wprowadziły od 5 grudnia ubiegłego roku limit cenowy 60 dolarów za baryłkę rosyjskiej ropy, a Unia Europejska nałożyła embargo na import rosyjskiego Rosyjskiej ropy drogą morską. Sankcje te miały stosunkowo niewielki wpływ na światowe ceny. Duża rosyjska ofensywa może ruszyć w ciągu 10 dni, a że YouTube nie znosi tego typu tematyki, aby o tym informować i gdzieś tutaj również dosyć mocno ogranicza zasięgi. Tak więc, jeżeli chcesz widzieć tego typu materiały, aby mnie po prostu pokazywał, to pamiętaj, by zostawić łapkę w górę i oczywiście jakiś komentarz, nawet jedno słowo, tak, żeby YouTube wiedział. Że warto o tym mówić. Ukraiński doradca wojskowy, cytowany anonimowo przez Financial Times, uważa, że nowa rosyjska ofensywa na dużą skalę w Ukrainie może nastąpić nawet w ciągu 10 dni. Inni ukraińscy urzędnicy też mówią, że atak jest bliski. Jak pisze Financial Times, oczekuje się, że atak nastąpi około roku po tym, jak Władimir Putin rozpoczął pełnowymiarową inwazję 24 lutego i zanim do Ukrainy dotrą nowoczesne zachodnie czołgi i inna broń, którą niedawno obiecano. Rosjanie obchodzą sankcje, ale jak to jest możliwe, skąd mają iPhony i Mercedesy? W Rosji wciąż można kupić wiele towarów, które zostały objęte sankcjami i nie powinny już trafiać do kraju agresora. Jak się jednak okazuje, szara strefa importu trzyma się mocno. To jedna z ważnych taktyk wojennych Putina opisuje w poniedziałek portal dziennik. AW. MTS, jeden z największych rosyjskich operatorów telefonii komórkowej, sprzedaje najnowsze modele iPhone'ów. Major Auto, sieć salonów samochodowych z lokalizacją w Moskwie i Petersburgu, zachęca do zakupu luksusowych, najdroższych modeli Mercedesa z rocznika 2023. No i popatrzmy: szara strefa importu trzyma się mocno. Już pod koniec marca ubiegłego roku rosyjski rząd wyraźnie zezwolił na taki import równoległy. Przepisy obejmują m.in. towary wykorzystywane w energetyce, przemyśle, rolnictwie czy kolejnictwie, ale także samochody, smartfony, elektronikę, odzież, kosmetyki. Jak szacuje rosyjskie ministerstwo handlu, wielkość importu równoległego do końca 2022 roku to blisko 20 miliardów euro. Rosja korzysta z faktu, że niektórzy jej sąsiedzi mają bardzo bliskie powiązania gospodarcze z Moskwą, a jednocześnie nie podlegają zachodnim sankcjom. Kazachstan, członek kierowanej przez Moskwę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, stał się w ostatnich miesiącach prawdopodobnie najważniejszym ośrodkiem takiego importu, wyjaśnia Welt. Dzięki korzystnym regulacjom towary, które dotarły do Kazachstanu, np. przez Dubaj czy Iran, mogą być importowane do Rosji bez słowo. Według oficjalnych statystyk wielkość eksportu pojazdów do Rosji z Kazachstanu wzrosła czterokrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając wartość 1,2 miliarda dolarów. Według danych rosyjskiej agencji Autostat 18% wszystkich samochodów osobowych importowanych do Rosji pochodziło z Kazachstanu, kraju z niewielkim przemysłem motoryzacyjnym. Import o mniejszej skali dotyczy iPhone'ów i innej elektroniki użytkowej. Często przyjmuje formę paczek z towarem wysyłanych z Kazachstanu. Tylko w pierwszej połowie 2022 roku eksport smartfonów z Kazachstanu do Rosji wzrósł 328 razy w stosunku do roku wcześniejszego. Ciekawy jestem bardzo Twojej opinii w komentarzu. Daj znać, co o tym sądzisz. Lećmy dalej. Dell zwolni tysiące pracowników. W najbliższym czasie amerykański Dell. Zwolni 6650 etatów pracowników, informuje Bloomberg. Pracę straci co 20 zatrudniony. Powodem jest spadek sprzedaży komputerów o ponad 1 trzecią. Siemens podpisał deklarację antyizraelską, by prowadzić biznes w Turcji. Niemiecki koncern Siemens będzie sprzedawał pociągi tureckim koleją, a warunkiem było podpisanie deklaracji związanej z bojkotem Izraela, informuje w piątek portal dziennika. Telewizyjnego powołując się na ustalenia stacji SWR. Konsorcjum, utworzone przez Siemens AG i jej turecką spółkę zależną, wygrało w 2018 roku przetarg ogłoszony przez tureckie koleje państwowe. Kontrakt na dostawę 10 pociągów dużych prędkości, podpisany w kwietniu 2018 roku, opiewał na 341 milionów euro. Ostatecznie liczba pociągów wzrosła do 12. Dla firmy Siemens. Był to duży sukces na wysoce konkurencyjnym międzynarodowym rynku pociągów dużych prędkości w Turcji, ale umowa miała haczyk, była uzależniona od podpisania przez Siemens deklaracji bojkotu Izraela. W przeciwnym razie sprzedaż miałaby nie dojść do skutku. EBC. Podwyżki stuprocentowych są dalekie od końca. Polityka pieniężna wciąż musi pokazywać łzy. EBC powinien czynnie walczyć z inflacją, dopóki ludzie nie poczują stabilności cen. Powiedział członek Rady Prezesów EBC Robert Holzmann. Jego zdaniem ryzyko nadmiernego zacieśnienia polityki monetarnej wydaje się nikłe w porównaniu z ewentualnym ryzykiem, jeśli Bank Centralny uczyni zbyt mało. Komentarze Holzmana, który uważany jest za Jastrzębiego szefa austriackiego banku centralnego nastąpiły po tym, jak EWC podniósł stopy procentowe drugi raz rzędu o pół punktu procentowego w zeszłym tygodniu i zapowiedział, że powtórzy ten ruch w przyszłym miesiącu, utrzymując twarde stanowisko wobec największego wzrostu cen od czasu wprowadzenia euro. Katastrofa w Turcji i Syrii. Wstrząsy wtórne po potężnym trzęsieniu ziemi. Trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek nad ranem Nawiedziło południowo-wschodnią Turcję, zginęło 1014 osób, poinformowała turecka rządowa agencja do spraw sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych. Kataklizm dotknął również północno-zachodnią Syrię, w której zginęło co najmniej 783 osoby. W poprzednim bilansie ofiar w Turcji, przedstawionym przez prezydenta Erdogana, informowano o 912 zabitych, ponad 5,3 tysiąca rannych i ponad 2,8 tysiąca zniszczonych budynków. Jak widzimy, potężna tragedia. To był największy kataklizm od 1939 roku, powiedział turecki prezydent podczas konferencji prasowej. Trwają prace poszukiwawczo-ratownicze. Dotychczas 45 państw świata zaoferowało nam pomoc, dodał Erdogan. Banki zaczynają podnosić opłaty na wiosnę Boś i BNP w czerwcu PKO BP. W weekend pisaliśmy, że PKO Bank Polski szykuje się do zmiany cennika i podniesie opłaty za niektóre usługi. Jak się jednak okazuje, nie będzie jedynym państwowym bankiem, który decyduje się wprowadzić podwyżki. Zmiany anonsuje także Niewielki Boś. Tak więc warto śledzić, co ciekawego Twój bank będzie w najbliższym czasie ogłaszał odnośnie wzrostu wszelkiego typu opłat. A wiadomo, że Gigant, czyli największy król polskiej bankowości PKO BP zacznie podnosić, no to co zrobi reszta? Będzie drożej. Część instytucji, które wprowadzają podwyżki, tłumaczy to wprost aktualną sytuacją rynkową, inflacją, drożyzną, otoczeniem makroekonomicznym i tym podobne. Z punktu widzenia klientów najmniej korzystne wydają się zmiany w cenniku PKB największego banku w kraju. Nie chodzi nawet o skalę podwyżek, która w praktyce może nie dotknąć części klientów. Większość opłat jest warunkowa, można ich uniknąć. Konkurencja będzie obserwować natomiast ruchy największego gracza na rynku. Z reguły zmiany w cenniku PKBP dają zielone światło do wprowadzenia zmian w mniejszych bankach. Może to więc oznaczać, że w najbliższych miesiącach na podwyżki zdecydują się inne instytucje, a wręcz jest to pewne. Tak więc poczekamy, zobaczymy, jak finalnie te informacje będą na rynek napływać. Krajowa Izba Gospodarcza. Ekonomiści z Krajowej Izby Gospodarczej szacują, że eksport z Polski wzrośnie w 2023 roku o 15,4% rok do roku. NBP. Banki zapowiadają utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Na pierwszy kwartał tego roku banki zapowiadają utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzania. W przypadku kredytów konsumpcyjnych i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika z cyklicznej ankiety NBP, sytuacja na rynku kredytowym. Banki oczekują spadku popytu w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych, a coś się dzieje. Przypominam, że już niedługo poznamy decyzję RPP o kolejnej podwyżce stóp procentowych bądź jej braku, a może nawet obniżce. Mamy rok wyborczy, ale to jeszcze. Za wcześnie. W dniach 7-8 luty, czyli wtorek, środa tego roku, odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jak dużej podwyżki stuprocentowych się spodziewasz? Jaką decyzję podejmie RPP? Mamy 1000 oddanych głosów, chce każdy głos duże dzięki. Obniżkę obstawia jak na razie 7% głosujących, stopy bez zmian 75%, o 25 punktów podwyżkę 12%, o 50 punktów 3, a o 75% i więcej 3%. Tak więc, jak jeszcze nie oddałeś swojego głosu, to cię zapraszam, bo w środę. Finalnie poznamy właśnie tą decyzję, która będzie istotnie wpływać i szarpać na przykład z sektorem bankowym. I popatrzmy, co dzieje się dalej. Gotówka wycofana z obiegu ten sondaż nie pozostawia złudzeń. No to popatrzmy. Ponad 80% Polaków nie chce jeszcze raz podkreślę nie chce, żeby gotówka została wycofana z obiegu. Informuję w poniedziałek Radio Z, wskazując na sondaż Iblis przeprowadzony dla rozgłośni. Zrobimy sobie tego typu głosowanie. Tak więc trzeba się cieszyć. Jak widzimy, jeszcze u nas nie jest tak źle ze świadomością. 80% bardzo ładny wynik. Lećmy dalej. Borys, trend dezinflacyjny będzie w tym roku potężny. Według szacunków szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, inflacja spadnie poniżej 10% w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Czyli przed wyborami. Wydaje mi się, że idziemy w tym scenariuszu, który nazywamy łagodnym lądowaniem po całej serii kryzysów, twierdził Paweł Bols. Jak już mówiłem wielokrotnie, jakikolwiek wynik dodatni w inflacji jest dla nas tragiczny w skutkach, bo to będzie porównanie inflacji obecnej do tej z ubiegłego roku, gdzie mieliśmy kosmiczny pęd inflacji. Dla nas każdy wynik będzie pozytywny wtedy, kiedy będzie on ujemny, a raczej nikomu na tym nie zależy, żeby do tego doprowadzić. Popatrzmy dalej. Eurostat. Sprzedaż detaliczna w Polsce w grudniu wzrosła o 3% rok do roku, po wzroście o 5,7% rok do roku w listopadzie, podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 3,3%. Stopa bezrobocia w styczniu w górę. Resort podał szacunki. Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu tego roku wyniosła 5,5% wobec 5,2%. W grudniu 2022 roku, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jednym słowem, też by się zaczynało już Popatrzmy dalej. Premier Morawiecki niebawem do przedsiębiorców trafią nowe, niższe propozycje cen gazu, powiedział na briefingu premier Mateusz Morawiecki. Jak tu nie lubić roku wyborczego popatrzmy dalej. Obniżki cen biletów PKP. Najpóźniej do końca lutego ma zostać wdrożony nowy taryfikator biletów PKP zakładający obniżki cen. Wskazał w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, dodał, że ma nadzieję, iż bilety będą kosztowały tyle, co w 2022 roku. A czemu nie mniej? Popatrzmy dalej. 7 milionów Polaków będzie musiało zdobyć nowe umiejętności. Blisko połowę czasu pracy Polakom zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 roku dzięki zastosowaniu istniejących dziś technologii. Oznacza to, że ponad 7 milionów osób będzie musiało zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą im utrzymać konkurencyjność na rynku pracy. Tak oceniają obecną sytuację na rynku pracy w raporcie. Wielki reset umiejętności. Wielki reset. Popatrzmy dalej. Miliardy złotych, tyle kosztują. Kosztuje Polskę podatek od plastiku. Odpady w Polsce, a właściwie brak ich recyklingu, kosztuje państwo blisko 1,7 miliarda złotych rocznie. To kwota tak zwanego podatku od plastiku, jaką zapłaciliśmy w 2021 roku, przy założeniu, że recyklingowi poddano 37% zużytych opakowań w tworzyw sztucznych. W rzeczywistości poziom plastikowych odpadów wykorzystywanych do ponownego użytku nie przekracza 10%. Alor Bank pokazał nową strategię. Nie planuje wypłacić dywidendy za 2022 i 2023 rok. Nieładnie. Alor przedstawił nową strategię na lata 2023-2024. Bank poruszył podczas prezentacji m.in. tematy związane z wypłatą dywidendy czy ulepszeniem swoich kanałów bankowości internetowej i mobilnej. I jak interesuje Cię nowa strategia zaprezentowana przez bank, to na pewno znajdziesz ją na Bankierze czy też... Bezpośrednio w komunikacie banku, a my skupmy się na tym, co istotne, czyli w wynikach. Ajor Bank planuje, że na koniec 2024 roku wskaźnik ROE będzie powyżej 13%, współczynnik wypłacalności TCR będzie powyżej 15%, a koszty ryzyka poniżej 1,6%. Bank planuje, że pod koniec 2024 roku wskaźnik kosztów do dochodów będzie poniżej 45%, a wskaźnik kredytów nieregularnych NPL będzie poniżej 10%. Po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto grupy Adorbanku wynosił 322,8 miliona, czyli był niższy niż rok wcześniej o 16%. Stacje Paliw MOL weszły do Polski. Pierwsza stacja węgierskiej sieci MOL pojawiła się w Polsce. Zastąpiła dotychczasową stacją LOTOS przy drodze S7, informuje Business Insider. Łącznie szyld zmieni 417 dotychczasowych stacji LOTOSu i działającego na południu Polski Love. Naftu. I zobaczmy, jakie nastroje obecnie panują na globalnych rynkach. Widzimy, że indeks strachu i chciwości pokazuje nam na liczniku poziom 75 i ekstremalną chciwość. Jeżeli chodzi o świat, tutaj w dniu dzisiejszym mamy totalną wyprzedaż i nawet nie ma jak znaleźć wyjątku od tej sytuacji. Od Australii poprzez południową Afrykę, Izrael, Kraje Azji, Europę, Kanadę, Meksyk, Bermudy, Brazylię, pełna piękna. Na rynku, no to popatrzmy, co się dzieje na SP 500. Tutaj możemy włapać poszczególne spółki, ale jak widzimy, większość i tak raczej pod dyktando niewielkich zejść. Tesla zyskuje prawie 2%, Meta 90 na plusie, ale za to Apple 1,5% w dół, Google prawie 2%, Amazon 1,6%. No to zerknijmy, co się dzieje momencie na indeksach. Jeżeli chodzi o ropę, ropa ciśnie w dół. W tym momencie znajduje się poniżej poziomu 80 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX również spada, chociaż już próbują wyciągać 15 341 punktów. NASDAQ, jak widzimy, z dzisiaj spadał, ale już próbują go wyciągać. 12500 punktów. S&P 500 też próbowała próba wyciągnięcia. Jak na razie na minusie 4 113 punktów. I Dow Jones też na delikatnym minusie 33 828 punktów. Russell na minusie 1964 punkty, i jak widzimy, srebro w zatrzymaniu po ostatnich potężnych spadkach: 22,29 centów za uncję. Złoto na plusie delikatnym 1867 dolarów za uncję. I jeżeli chodzi o walutę, to złotówki, frank drożej to mocno 4,75. Funcik mocno do góry 5,30. Euro do góry 4,74. I dolar mocno do góry 4 70, raczej to znaczy euro 4,74 i dolar też do góry 4,41. Tak więc widzimy, że złoty nam się dzisiaj mocno osłabił. Euro-dolar spada 1,07. Popatrzmy dalej na kolejny istotny rynek, który będzie oczywiście rynek krypto. Tutaj indeks strachu pokazuje nam poziom 56 i chciwość w pełni. Jeżeli chodzi o zachowanie w topowe dziesiątce, Bitcoin kosztuje 22 935 dolarów i cofa o 0,5% w ciągu doby. Ethereum bez zmian 1641 dolarów za sztukę. BNP 1% na plusie i w topowej dziesiątce żadnej mocniejszych zmian nie widzimy. Największe wzrosty to jest Frax, Share 16% na plusie, Render 15,15, The 15 Graph, a największe spadki w ciągu ostatniej doby to Redix 6,90 Leo Token 4,3 czy Bitcoin SV2 i 40. Przypominam, że w portfelu krypto dzisiaj wleciały zakupy do portfela, kolejny nowy token wleciał, no i oczywiście. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczam w tym miejscu, dostęp do Bybita, OKX a, czy Kangi, to jest możliwość zakupu swoich pierwszych krypto za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie, no bo wiadomo, że coś na rynku krypto zaczyna się powolutku dziać. Jeżeli chodzi o nasze głosowania, to tutaj na kartę społeczności zapraszam i możesz współdecydować o tym, jaki przegląd. Zobaczymy w najbliższą niedzielę. Jak na razie 52 oddane głosy mamy ważne sektory, m.in. gaming, banki, Oze, pogromcy czy też spółki z Swik80, a jutro z samego rana w przeglądzie sektorowym Zobaczymy spółki z WIG 20. Jak Cię to interesuje, systematyczne przeglądanie spółek wchodzących w skład poszczególnych sektorów czy indeksów, to to jest właśnie miejsce dla Ciebie w szczególności również jak nie masz czasu na rynki, bo tam systematycznie dokonuje tego typu nagrań. swig 80 jak na razie zwycięża. Potem mamy dosyć ciekawe pytanie odnośnie depresji wpływem ostatnie oczywiście informacji, którą pokazywałem na jednym z naszych podsumowań. Czy w związku z obecną wysoką inflacją, wzrostem rat kredytów i negatywnymi informacjami ze świata doświadczyłeś depresji? Mamy 216 oddanych głosów i popatrzmy, jak te wyniki się rozdzieliły. 46% tak, nie 54. I to dobitnie o czymś świadczy, jaki ciężki był to rok 2023, pewnie dla większości z nas. W dniach 7-8, czyli oczywiście RPP. Tutaj mamy stopy procentowe bez zmian. Francja strajkuje też już to pokazywałem i pod spodem obniżka 100% w tym roku. Mamy rok wyborczy. Myślisz, czy doczekamy się obniżek 100%? Tutaj mamy 964 dane głosy. Tak, 43% nie 33%. Głosy podzielone jak w sondażu wyborczym. Bardzo ciekawe. Zapraszam do aktywności na karcie Społeczność. A teraz już przechodzę do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Pierwsze zestawienie WIK Ukraina. Tutaj tylko dwie spółki w zielonych barwach. Jest to Owostar i I'm Company. Delikatnie powyżej zera. No ale odnośnie tych zapowiedzi, które pokazywałem wcześniej, złoty się również nam osłabia. Tak więc ewidentnie rynki już zaczynają się tutaj wyceniać to, co może się ewentualnie dziać za naszą wschodnią granicą. I strach bierze górę. Mikland traci 3,5%, Astarta 3,4%, 3,4%, KSG Agro Energetyka Tutaj Ondę zyskuje 8%, CS 3,3%, rowe e, mówię, Nowa oczywiście 3,75% na minusie, czy ML System 3,33% dremobrotu obrotu PGE, który traci 3% i 17 banik na obrocie. Dywidendowe spółki Kognor 59, ABPL 3,41%, e, Blackpoint traci 2,8%, czy Santander 2,55%. Na spółkach gamingowych Asmodef 10% na plusie, Tibul 9, powyżej 7%, Seven Level One More i DTX. Największe spadki to Falcon 12,5%, Alliance 9,47% czy EC Games 7,67%. Liderzy obrotu to CD Projekt 37, Banik 5,500, TS Games 11bit 3, 800, 2,5%, Huge Playway Banika 700, sam indeks traci 2,49%, kurs zamknięcia 17,940 punktów. Na bankach dzisiaj piękna wyprzedaż i dobrze, bo banki są mocno przegrzane. BNP tylko bez zmian 0, BOŚ traci 2,8, 2,7, ALIOR, MILENIUM PKBP. i największe obroty generuje właśnie PKO SA 78 i BP 72 miliony. 2,45% na minusie, sam indeks kończy dzisiejszy dzień na kurcie 6,636 punktów. Na OZE szaleństwo. ZENERYS zyskuje 19%, PGW grupa 15, 12, SANDRAGON, OZE kapital 9,96, a największe spadki to MT Energia 3,79 System 3.33, liderem obrotu Ondem 3.900, 2.200 San Dragon. No i popatrzmy dalej, co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o em, indeksy. Tutaj tylko, jak widzimy, Moto się cieszy, 64 setne i CE 800 i shorty, bo wszystko inne traci. Najwięcej MS-FIN 2.89, Media 2.64, z głównych indeksów WIG20 odsuwa się o 2.17 setnych, 1864 punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o kolejny istotny indeks, czyli MWIG40, on spada 1,5 ponad procent, 4366 punktów na zamknięciu, jeżeli chodzi o SWIG 80, mamy stratę 4300 na 19 258 punktów. Popatrzmy w szczegółach, co się dzieje na wig 20. Tutaj tylko dwie spółki uniknęły spadków. Są to KENTY 2.3 i PEPKO 500 na plusie. Pozostałe, jak widzimy przeceniają się, w tym najmocniej CCC traci 4.4, cyfrowy 371, PZTU 360 czy Kruk 328. Liderem obrotu jest. Allegro to jeden Baniek, Pekan Onen 93, banki 83 KGHM. Na spółkach średnich z MW 40 popatrzmy. Tutaj w dniu dzisiejszym Ciech 2% na plusie, Autopartner 1.94, a najmocniejsze spadki to Budimex 5.59 czy Bumex 44. Liderem obrotu XTB 15 Banek 9600 Budimex. Na spółkach jest s 80, czyli małe spółki wlatują na ekran. Tutaj największe wzrosty notuje Onde 8%, Cognor 599, czy Torpol 520, a największe spadki Rafaco 866, czy Arctic 744. Liderem obrotu jest Arctic 11400, czy Cognor 5400. Na spółkach z New Connectów w dniu dzisiejszym widzimy, że Termo 44% na plusie, Emplocity 38%, Hypermine 20% na plusie, tak więc widzimy, że dwucyf Odbić nam dzisiaj nie brakuje, ładnie to wygląda. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki na New Connect, to widzimy, że ta spółka, tutaj mamy zblokowane do weryfikacji: GOT traci 13%, Falcon 12%, czy Tygo 11%. No i popatrzmy na obroty: czy mamy spółki, które przebiły dzisiaj banieczkę na małym parkiecie i mamy takie spółki, mamy jedno, San Dragon 2 miliony. 200. No i popatrzmy na indeks szerokiego rynku, czyli WIG, co tutaj się wyprawia. A na WIGU widzimy, że Medicalik zyskuje 17% PG grupa 15, 11, Selena, LES 8,5, a największe spadki notuje w dniu dzisiejszym kto? EOKO 10,5%, Eurohold 9,8%, Ampli 9,31%. Liderem obrotu jest, jak widzimy w dniu dzisiejszym, Allegro 101 milionów, 93 pkn, Odenczyk, KGHM 83. Na pierwszym ekranie mieści się również y, XTB czy też Arctic y, i popatrzmy, co się dzieje na wykresach. Widzimy, że WIG jest na najlepszej drodze ku temu, żeby wybić się z tego właśnie ręża, i to będzie dosyć ciekawe, bo będzie oznaczać pogłębioną korektę i będziemy lecieć na retę z poprzednich szczytów, które utworzyły nam wcześniejszą półkę rężową. Tak więc sytuacja ciekawa, no chyba że uszanują ten poziom wsparcia. Pytanie, co zrobią Stany. Jeżeli chodzi o wig 20 też mamy na najlepszej drodze, jesteśmy do tego, żeby pogłębić tą korektę, czyli 1800. Nawet w średnim terminie nas czeka, jeżeli te spadki nie zostaną wyhamowane, a najważniejsze jest uszanowanie 1850 punktów. Zobaczymy, że dadzą radę najważniejsze, oczywiście zamknięcie tygodniówki. Swik 80 jeszcze szanujemy ten ręcz, tak więc jak na razie, dopóki nie zamkniemy się poniżej 19 tysięcy punktów, to przynajmniej na razie nic nam nie grozi. Jak, jak zamkniemy się poniżej, no to mamy wyprzedaż na SWIK 80 Jeżeli chodzi o na NWG40, tutaj mamy cały czas rozgrywkę range'ową, tak więc zakres punktowy jest dosyć szeroki, musimy wybić znacząco się poniżej 4300, żeby w ogóle Myśleć o pogłębionej korekcie na górną granicę tego wcześniejszego ręża. Sytuacja dosyć ciekawa. Ja zapraszam Cię na mój drugi kanał, tam na pewno już jest dostępne nagranie, o którym wspominałem. Jak też zobaczyć, jak rynki szaleją, jak się zachowują podczas trwania konferencji prasowej prezesa Fedu, to właśnie tam jest właściwe miejsce, w którym powinieneś się znaleźć i obejrzeć właśnie tą reakcję rynkową, bo to na pewno zaprocentuje Ci w przyszłości, abyś wiedział, jak te kluczowe informacje po prostu na rynku są silnie i mocno rozgrywane. Pozdrawiam, cześć, za wyniki. Trzymaj się, hej.